Na terenie gminy Płock radni odwiedzają ochotnicze straże pożarne. Oczywiście odwiedzają to radni, w szczególności komisja do spraw PPOSZ i bezpieczeństwa. Wszystkie jednostki zostały odwiedzone przez pełny skład naszej komisji, zapoznawszy się z potrzebami, które w danych jednostkach występują. Będzie to przedłożone panu wójtowi, jak i radzie gminy. Proszę mi powiedzieć, jak pan ocenia stan techniczny budynków? Stan techniczny oceniam jako zadowalający, ale oczywiście jest do zrobienia. Każda jednostka ma swoją potrzebę, no a wiadoma rzecz, że budżetu jest tyle, co jest i wystarcza na to, co jest. Jest to sukcesywnie robione przy współudziale członków, druhów i zarządu gminy, który jest to współudział, również sponsorów, które jednostki pozyskają, a gmina wręcz bardzo dobrze dokłada się do współudziału w materiale. Praca ochotników jest bardzo ceniona przez Radę Gminy i przez Urząd Gminy w Płocku. No, patrząc na kosztorys robót, wiadoma rzecz, że ceny kosztorysowe robót są przekraczające wartość materiału, ale te prace są wykonywane przez naszych druhów w większości lub pozyskanych sponsorów, którzy wkładają w swój wkład pracy. Jeżeli chodzi o przygotowanie samochodów, o sprzęt pożarniczy, w jakim on jest stanie, czy mieszkańcy gminy Płock mogą być w chwili obecnej bezpieczni? No, uważam, że na pewno mogą być, bo jednostek jest tyle, co jest i każda jednostka jest na dzień dzisiejszy zaopatrywana sukcesywnie w potrzeby, które są zgłaszane przez naszego inspektora. Jednostki są prężne i zadowalające w tych miejscach, gdzie jest bardzo dużo młodego na rybku, tak zwanej młodzieżówki. I polecałbym wszystkim się tym zainteresować. Jest to potrzebne ludziom, a służy innym i też innych kształci na godnych obywateli.